Ciekawiśki w poniedziałek i dzisiaj czas na opowieści dziwnej treści. Już dawno, dawno nie było opowieści. Dlaczego zapytacie? Marta, przestałaś robić coś głupiego? Nie, wcale nie, wcale nie. Znalazłam ostatnio kartkę, gdzie sobie zapisałam takie jakieś dziwne sytuacje i totalnie o nich zapomniałam, więc chyba wypadałoby zacząć je sobie spisywać na kartce, ponieważ robię ich chyba zbyt dużo, żeby wszystkie zapamiętać. Jak doskonale wiecie, założyliśmy drugi kanał, tam mnóstwo treści, jeżeli chodzi o naszą rodzinkę, więc tam Was serdecznie zapraszam. Ale co się tego tyczy, był on równoległy z tym, że znaleźliśmy swoje gniazdko, swoje miejsce na ziemi, co skutkuje tym, że spędzamy naprawdę mnóstwo czasu w Castoramie. I gdzie mogą się robić największe głupie rzeczy? No oczywiście w Castoramie, bo przecież nie w Hebe. Wczoraj tak usiadłam i zaczęłam myśleć, co ja odpieprzyłam w tej Castoramie. I znalazłam kilka takich sytuacji, które mogą Was jakoś rozbawić i wprawić w dobry humor w poniedziałek. Zacznijmy od tego, że my notorycznie szarpiemy się z wózkami w Castoramie. No po prostu jesteśmy jakimiś w dwójkę z Krzyśkiem, mamy dwie lewe ręce i po prostu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi wózkami wiecznie. Albo coś nie działa, albo nie możemy wsadzić tej 2 złotówki, albo 1 złotówki. Marta idzie z wózkiem. A tu jest ten. O Boże, gdzie są wózki? Jak daleko są wózki? Ja to zawsze zostanę z tym wszystkim. Jak sobie pojadę. A zakosiliśmy jakiś żetonik tutaj z Castoramy. Chcecie nic mówić? Ale? Zakosiłam żeton z Castoramy. Zabrałaś go? Tak, teraz mam oryginalny żeton Castoramowy. Albo wsadzamy, a okazuje się, że wózek w ogóle nie był przypięty. No. Albo ostatnio na przykład chcieliśmy sobie wyciągnąć wózek, ale koleś, już mieliśmy iść po wózek, ale przyjechał koleś z takim mega mokrym wózkiem, bo padało jak z cebra i wsadził nam ten wózek i stwierdziliśmy, że ten wózek nam się nie podoba, bo nie chcemy tak mokrego wózka. Wypięliśmy ten wózek, no a drugi był zepsuty i nie dało się wypiąć. I po prostu potem stwierdziliśmy, zobaczyliśmy, że jest druga sterta identycznych wózków i tam żaden nie był mokry. Z tymi wózkami jest sytuacja taka, że mam z nimi jakiś problem. Ja już nie wiem, czy to podlega pod cokolwiek, ale generalnie nie mogę trafić do swojego wózka i uwielbiam pakować rzeczy do nie swojego wózka. Nieważne, czy ktoś stoi przy swoim wózku i na przykład jedzie, ja mu wpakuję na przykład, nie wiem, jakąś farbę albo jakiś wałek i on na mnie patrzy, o co chodzi, a ja się czerwienię, bo jest mi głupio. Wyciągam i zaczynam szukać mojego Krzyśka z naszym wózkiem i robię to non-stop. Robię to non-stop. Ostatnio na przykład była też taka sytuacja, że szukaliśmy jakiegoś kleju, tynki, fasady czy coś tam. No i rozdzieliliśmy się z Krzyśkiem, żeby było szybciej. I to uświadomiło mi, że bardzo często gadam do siebie. Jeżeli spotkacie w Castoramie w Bielsku jakąś osobę, która gada do siebie, to najprawdopodobniej jestem ja. Tak. I ostatnio chodzę między tymi półkami i ja ten... To jest jakiś klej do tynków i fasad, nie wiem, nieważne. Mój mąż się na tym zna, ja miałam go tylko znaleźć. I chodzę po Castoramie i śpiewam. Klej, 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 klej. Kto, powiedzcie mi, kto śpiewa chodząc i szukając jakiegoś kleju po Castoramie? I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo w sumie nie było jakoś specjalnie dużo ludzi. Gdyby nie to, że zagapiłam się na inną półkę i wpadłam na kolesia z Castoramy. A sobie wyobraźcie, jaką on miał minę, jak poszedł do innych swoich kolegów i opowiadał o lasce, która chodzi po Castoramie i śpiewa o kleju. Chora jakaś? Coś nie tak pod kopułką. Coś się tam mi zgrzało. To był też jakiś taki dziwny dzień odnośnie tych tynków i fasad, bo ja podeszłam, wsadziłam do wózka swoje te kleje, tynki i fasady, skoro już je znalazłam. I odjeżdżam z tym wózkiem, no to tak facet stoi, bo chciał go złapać i tak patrzy na mnie, o co chodzi, i patrzy na swoje zakupy, mój klej do tynków i fasad i nie bardzo zajarzył, o co chodzi i właściwie co ja robię. I znowu szczeliłam buraka. Strasznie często czerwona chodzę po tej Castoramie, więc jak znajdziecie, zobaczycie kogoś, kto jest mega czerwony w Castoramie, to też najprawdopodobniej jestem ja. Ale moment kulminacyjny, moi drodzy, moment kulminacyjny był taki, że wczoraj, dosłownie wczoraj, pojechaliśmy, bo był ostatni dzień promocji i stwierdziliśmy, że kupimy jeszcze panele, bo kupowaliśmy płytki, to stwierdziliśmy, że już będziemy mieć cały dół ogarnięty i kupimy jeszcze do tego wszystkiego panele, bo mieliśmy już upatrzone i tak dalej. Zapytaliśmy się jakiegoś pana, bo nie było w ogóle wystawionych tych paneli, które nas interesowały. Całe perypetie jest w
vlogi z tym związane znajdziecie na Enjoyment Family, także tam was odsyłam, one będą się pojawiać w tym tygodniu. Ale poszliśmy do jakiegoś pana, żeby nam znalazł te panele, czy jest, bo potrzebowaliśmy aż 33 paczki, czy są na magazynie i tak dalej. Powiedział, że weźmie, sprawdzi magazyn, tak gdzieś za pół godziny te panele będą przy kasach na palecie. No to stwierdziliśmy, że super, dobra, poszliśmy poszukać jakieś farby, bo jeszcze będziemy tutaj to aktualne lokum malować, więc to też znajdzie się spokojnie, będziecie z nami przez cały ten etap, ale zaczęliśmy szukać już powoli farb, skoro było taniej, no to stwierdziliśmy, że sobie kupimy co nieco. Właściwie to, co chcieliśmy, to nic nie było taniej, udało nam się kupić tylko grunt. Bo grunt to mieć grunt. I to w normalnej cenie, ale stwierdziłam, że jak już stwierdziłam, że kupię, to kupię. I przyjeżdżamy tam pod kasę, gdzie miała czekać nasza paleta. No i patrzymy i stoi paleta, jest ich dość sporo, wypadałoby, że to nasze. Zaczynamy rozkminać. Niby kolor podobny, ale nie taki sam jak na tym wzorniku, który widzieliśmy. Chcieliśmy AC5, okazało się, że to są AC4 i tak... w ogóle była część rozerwana, ja ją tak gładzę, żeby przypadkiem sprawdzić, czy nie jest gdzieś porysowane, bo to w sumie nasze już miało być, więc nie może być porysowane, bo ja jestem Grażyną Castoramy. Ha? Stwierdziliśmy z Krzyśkiem, że po prostu za dużo rzeczy się nie zgadza. Nie są ani do ogrzewania podłogowego, ani nie mają tej klasy wytrzymałości. Kolor też nam się nie zgadzał i chyba wielkość były zdecydowanie za małe, niż nam się wydawało, że wzięliśmy. I najlepsze, podnosimy wzrok, bo robiliśmy to w dwójkę z Krzyśkiem. Podnosimy wzrok, a tam taka oparta pani, która ma mega bekę z nas. I ta pani mówi, że to są jej panele. Ja strzyją kolejnego buraka. Pani oczywiście powiedziała, biedna, jak ona się zaczerwieniła, no to ja strzyłam buraka 3 razy bardziej. Nie macie jakiś sposób, nie wiem, myśleć o wodospadach, nie wiem, o Antarktydzie, Arktyce chciałam powiedzieć. Ci mieli z nas taką bekę, no my też, bo to była mega zabawna sytuacja, no nie? Potem poszliśmy kawałek dalej i stały nasze panele na innej palecie, no nie? Ale to nam się pierwsze rzuciły w oko, wielkość do no, Jezus Maria. Serduszka przesyłam, do zobaczenia, buziaki, subskrybujcie i zostawcie kciuka w górę. Do zobaczyska. Pa!